Cześć. Wiem, że dawno nie było filmików na YouTubie, ale nie miałam czasu nagrywać. Dobrze. I dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić gluta bez kleju. Będziecie potrzebować mąkę lub ja mam tutaj ziemniaczaną, może być kukurydziana i może być skrobia. I dodałam do tej mąki curry, żeby ładnie pachniało i żeby ładny był kolor, bo nie miałam barwnika. Jak nie macie curry, to możecie dać, jak mówiłam, barwnik. A ja nie mam barwnika, to dodałam curry. Ok, jakąś miseczkę. I jakiś płyn. Ok. Ja tu dodałam łyżkę mąki i dwie szczypty takie kar. Pierw dodajemy płyn. Następnie dodajemy mąki z kary lub barwniki. To nie do końca wyjdzie Wam glut, tylko taki jakby ala glut. Widzicie? Zaczyna się tak żelować. To ma być jakby taka plastelina na wejście. Jak będzie trochę szczypało zapachem w nos, to je tak ładnie pachnie, to możecie dodać perfumę lub jakiś. W kamerze wygląda na taki wymiotowy kolor, ale tak naprawdę jest piękny żółć. Nagrywam to o 15, więc może być kiepskie światło. Jak już nie chce się będzie łączyć z mąką, dobra, wsypujemy całość. W opisie damy składniki, jakie będą potrzebne. Jak już nie chce się łączyć, to tak właśnie bierzemy do rąk i tak zaczniemy wyrabiać. Trochę pierw będzie się przykleja do palców, ale jak wyrobicie, to już będzie fajny glut. Popatrzcie. Ja ją nazwałam masa ufolutkowa. Więc ten filmik nie będzie się nazywał jak zrobić gluta, tylko jak zrobić gluta bez kleju. Jak się klei jeszcze, dodajemy jeszcze więcej mąki. Jak skończę wyrabiać ciasto, wrócę do Was. Po długim czasie wyrabiania masa stała się bardzo mięciutka. Dosypałam tyle mąki, ciupkę po prostu dotąd. Sorry, że siostra powiedziała, już minęło 5 minut, ale bo miałam jej coś tam zrobić. Jak zrobię, to do Was. Ok. I właśnie po długim czasie wyrabiania, chyba wyrabiałam to 5 minut. Szczerze mówiąc, uzyskałam super masę.
Zobaczcie. Pięknie pachnie kurkumą. Dodacie barwnik i to jeszcze będzie ładnie pachnieć. To jest kurkuma żółta. Nasza polska jeszcze jest czerwona, red się nazywa. Zobaczcie. To jest masa krasnoludkowa, tak się nazywa. No, napiszę, że to jest glut, jak będę ten stawiać filmik. Napiszę, że to jest glut, ale tak naprawdę to masa taka. Fajny pomysł, bez kleju. Taka ładna, zgrabna masa. Jak się długo bawi, to ona bardzo się rozciąga. A. Całe miejsce to tak zbiorę. Ładnie wygląda. Naprawdę polecam ją zrobić. Polecam mocno. Dzisiaj 23 listopada 2016 rok. I tak wrzucam to w ten dzień. To specjalnie jest... Wszystkie filmiki są specjalnie dla Was nagrywane. I dzisiaj pozdrawiam moich... jak ona miała na imię. Dzisiaj do mnie taki Kuba pisał jeden. No tydzień temu napisał co za debil, co za down. Ja odpisałam na moim drugim. Napisałam na moim drugim kanale, takim jeszcze nieznanym. To ktoś napisał. Ale debil właśnie. Do niego napisał, ale debil. I ja dzisiaj odpisałam: nie hejtuj, bo cię zgłoszę. I nie zgłosiłam tego Kuby, bo chciałam dać mu szansę, żeby on już nie hejtował mnie. Taka fajna masa, widzicie. Fajnie się nie bawi. Po prostu zgrabna, można coś lepić. To jest po prostu podobne do inteligentnej plasteliny. Lub sprytnej. Tylko, że się nie rozciąga mocno. A się zrywa? Pewnie. No. Chcecie wiedzieć, to ja mam taki dla dzieci. Oczywiście to ja się tym nie myję. To moja siostra młodsza, która ma 4,5 lat. Ja 31 stycznia i kończę 9, a jestem w 4 niedługo klasie. Jestem w 3. No. Gdzieś w zamian tych 2 tygodni to zrobiłam przez samym jednego
tygodnia i drugi filmik zrobię za godzinkę zamiast drugiego tygodnia, bo wtedy nie było filmików. No i właśnie pozdrawiam Ryżalkę, Blankę Krystek, Krzysia Rosińskiego. Wiem, mówiłam w tamtym filmiku, że on jest, że przez Krzysia Rosińskiego padłam, ale ja się dowiedziałam, że to nie on mi podstawił haka, tylko jakiś czwarty baran. No. Więc. Dziękuję za oglądanie. Cześć.